Witam was bardzo serdecznie na Szlaku Krzyżowca. Od czasu do czasu trafiamy na trudniejszą misję i misja 33, Zamglona Rzeka, jest właśnie uważana za taką trudną misję, może nawet jedną z najtrudniejszych misji na szlaku. Muszę wam powiedzieć, że mógłbym się zgodzić z tym. Jeśli nie mam dobrej strategii, to ta misja naprawdę jest ciężka. Mało tego, że jesteśmy przeciwko dwóm Ryszardom. Mamy bardzo mało złota, oni mają 8000, my tylko 2. A do tego jeszcze my jesteśmy pomiędzy nimi, gdzie oni są na wzgórzu. Bez dobrej strategii jest ciężko wygrać tę misję, ale ja wam pokażę, co i jak zrobić. Zapauzujemy sobie, ponieważ tutaj będziemy robić troszeczkę różnych dziwnych rzeczy. Jak widzicie, mapka jest mała. Jest mało zielonych terenów dla nas dostępnych. Mamy tutaj troszeczkę żelaza, chociaż jego aż tak bardzo nie będziemy wykorzystać albo nawet w ogóle. Oraz mamy ten kamień, który właśnie dzięki temu kamieniowi spróbuje jakoś tutaj coś ugrać. Dobra, co po pierwsze robimy? Po pierwsze to niszczymy... Czekajcie, ja może sobie ponowię misję, ponieważ trochę za dużo drewna. No, zniszczymy skład zapasów, budujemy go gdzieś tutaj na dole. Najlepiej blisko gdzieś kamienia, potem można go bardziej rozbudować. Budujemy gdzieś targ, kilka domków. Oczywiście spichlerz tutaj oraz jakieś tam sady jabłoni. No, sady jabłoni oraz można trochę też krów. Dobra, mniejsza o to. Ważne jest to w tej misji, żeby wybudować wieżyczkę. Jedną wieżyczkę, na której będziemy się bronić. I tą wieżyczkę warto wybudować gdzieś tak w tym miejscu. Ja sobie buduję ją właśnie dokładnie tutaj. Oczywiście schodki. Można na niej postawić mangonelle. Od razu wykupimy cech inżynierów. Dokupmy trochę kamienia, żeby kupić koszary. O, i jeszcze zbrojownię. Kupujemy 10 kuszników. Co to? Trochę więcej. 10 jest. Kupujemy ich. I teraz tak. Na samym początku dostajemy naprawdę fajną ilość łuczników, więc bierzemy tych wszystkich łuczników tutaj. Bierzemy zbrojnych tutaj na schodki. I bierzemy naszego lorda tak samo na wieżę. To nam pozwoli bronić się po prostu na tej jednej wieży. Po prostu opuszczamy naszą siedzibę i próbujemy się w tamtym miejscu bronić. To co warto też zrobić, to kupić sobie kilku inżynierów. Ja mam 15 akurat. Wysłać kilku na mangonelle, a z reszty zbudować tarcze, które tam ustawimy na wieżyczkę, żeby dla tej, żeby troszeczkę bardziej się bronić tutaj. Może niczym ci się zaczną budować, zaraz jeszcze zbudujmy szybko, ponieważ też chciałem zbudować jak najszybciej drewno. Chatki drwali, to na dużo tych chatek drwali. Ile mamy drewna? 16, no to wykorzystałem na pewno całe. Tutaj też są drzewka, można nawet dokupić tylko drewna. Ponieważ teraz to jest bardzo ważne, żeby mieć jak najwięcej drewna. Dzięki niemu rozbudujemy się dokładnie tutaj, jeśli chodzi o... to może źle zbudowałem. Dokładnie jeśli chodzi o właśnie ten kamień. Tak więc czym więcej tych chatek z drewnem, tym lepiej. W tym momencie można już przyspieszyć czas. Jeszcze tylko wrzucić tych gości tutaj na górę. Tych gości też na górę wrzucić. I oni sobie już tutaj dadzą radę. Mangonelle można ustawić gdzieś tutaj na koszary, czy ogólnie na ten zamek. Okej, wygląda to nawet nieźle. Nasi ludzie już idą rąbać te drewna. Zaraz dostaniemy naprawdę fajną ilość drzewa. I tak, pewne jest to, że oboje, że jeden i drugi, znaczy jeden i drugi. Teraz chyba tylko ten Ryszard będzie nas cały czas i atakował. Dlatego trzeba tutaj naprawdę uważać. Z tej strony jesteśmy nadbezpieczni dzięki tym kusznikom i łucznikom, ale nie tylko z tej strony nas będą atakować, więc tą konicę musimy pamiętać, żeby nią dobrze wykorzystać. Na razie możemy sobie tutaj biegać i rozwalać chatki, ponieważ i tak czekamy na drewno i na jakikolwiek atak od Ryszardów. Ta misja jest naprawdę tak z tego powodu ciężka, właśnie z tych pierwszych ataków. Ciężko się obronić, jakbyśmy zostali na siedzibie, budowali jakieś mury. To by było tak sobie, a tutaj jak widzicie, ja w taki sposób naprawdę długo się będę bronił. Dobra, tutaj zabijmy tych. I jak widzicie, drewna już tam dochodzi, bardzo fajna ilość.
Może zbudujmy sobie więcej krów. O, i zacznijmy budować tak samo. Zacznijmy budować kamieniołom. Kamieniołomy. Dobra. Chodźmy już tutaj sobie tym. Jeszcze tylko zbudujmy trochę tego. Już jest za mało pracowników, ale zaraz na pewno dojdą. Tylko zbudujmy chatki. Chatki pewnie będą często rozwalane. Tutaj jak widać już tam strzelają z mangonelli, ale my je zaraz rozwalimy, więc tutaj za bardzo nie ma problemów. Dobra, zabijmy sobie tych łuczników konnicą, tak żeby tam do naszych wołów miał kto ich prowadzić. I jak widzicie, już pierwsza katapulta tam stoi. O, i właśnie, to jest moment, w którym Ryszard zaczyna wysyła na nas jednostki. I co my mamy teraz zrobić? Ja bym powiedział, że najlepiej pojechać jest tą konnicą, rozwalić katapulty i się po prostu wycofać. Jak rozwalimy katapulty, to jesteśmy tak naprawdę bezpieczni. Więc jeszcze teraz się szybko spróbujemy wycofać, niż zaczniemy walczyć z tymi ludźmi. Tutaj powoli zaczynamy nawalać w naszych, w tego gościa. No, troszeczkę stracimy prawdopodobnie tutaj, jeśli chodzi o jakieś budynki, ale to nie będzie aż tak straszne, jakby się to mogło wydać. Jak widać, już straciłem jakiś domek. Z góry prawdopodobnie tak. Z góry nam nawala też katapulta, więc warto pojechać sobie właśnie tą konnicą i rozwalić. Za chwilę mi chyba koszary rozwalą, ale miesza o to. Drewno mamy dużo, kamień zaczyna nam dochodzić. Więc teraz to, co trzeba zrobić, to postawić kilka chatek, jeśli chodzi o produkcję kurz. Zaznaczmy sobie na produkcję kurz. Znowu domek widzę straciłem jakiś. Więc zbudujmy kolejne domki. Okej, tutaj już rozwalił tą katapultę. Czy z tej strony jeszcze coś mnie atakuje? Nie, no to dobra. To zostało nam tylko... zostało nam tylko kilku tych... zostało nam kilku tych zbrojnych, którzy właśnie wypadli. Więc teraz tak naprawdę jesteśmy już w bezpiecznej sytuacji, ponieważ odparliśmy pierwszy atak. Pierwszy, który był zawsze tutaj tak jakby najważniejszy i najtrudniejszy do właśnie odparcia. Teraz będzie już tylko lepiej, jak widzicie. Udało nam się dzięki temu, że mieliśmy naprawdę dużo drewna i zaczęliśmy produkować też dużo kamienia. Udało nam się zbudować dużo chatek, jeśli chodzi o kuszników i zbroję. Drewna tak samo mamy bardzo dużo, więc można by nawet się pokusić o zbudowanie teraz tutaj na tym żelazie cokolwiek. Więc zbudujmy, nie będę to tak, może wykorzystam wszystko. Myślę, że tyle starczy tych chatek. No, ludzi mi widzę, że będzie brakowało, więc kupmy sobie nowych. I teraz co tak naprawdę możemy od tego momentu robić? Ja zawsze lubię sobie w tym momencie misji postawić kilka balist. Balist, które będą nas dodatkowo ochraniać. Tak więc teraz co zrobimy? Jeszcze jednego. O, i balisty sobie kładę z tej strony. Jak tam zbudowaliśmy żelazo na górze, to tak samo można by pomyśleć nad budowaniem balist na górze, co by nam pomogło w obronie przed łucznikami, którzy na pewno będą tam próbować zabić kilku naszych ludzi. Ale jak na razie my sobie zbudujemy z tej strony. Tak samo dobrym pomysłem, jak już produkujemy tych łuczników, byłoby zbudowanie w tym miejscu dodatkową wieżyczkę, zrobienie schodów i zaraz tych właśnie kuszników tam ustawić. To może na razie niech sobie stoją tutaj te balisty, ale zaraz zmienimy właśnie. Czekajcie, teraz podjedziemy tu konicą, dlatego że zaraz nam zbudują się tam. Zaraz nam się zbudują katapulty tam, więc by warto było je rozwalić. Dobra, brakuje mi domków. Widzę, że już mi znowu ktoś rozwalił. Pewnie tak, z góry mi nawalają. Dobra, tutaj widzę, że zaraz rozwalę to wszystko, co tutaj jest. Dobra, więc jak rozwaliłem, to teraz znowu jadę na tą stronę. Tak jak mówiłem, z tej strony mi nawalają w moich w moje kopalnie żelaza. Próbują tam troszeczkę rozrabiać mi. Więc ja już tam jadę konicą, ty mi wchodzę na górę. Okej, zaraz ich rozwalał, więc będzie wszystko okej.
Kamień dostarcza nam naprawdę dobrych, dużą ilość złota, jaki będziemy go sprzedawać. Tak samo drewno można zaraz wyprzedać. Chociaż warto zapamiętać, że tutaj drzewa zaraz się skończą, a kusznicy będą dalej potrzebować, raczej ludzie, którzy robią kusze, dalej będą potrzebować właśnie drewna, więc zawsze sobie lepiej zostawić tą przynajmniej część tego drewna tutaj. Dobra, ci nie wchodzą i to będzie na tyle, jeśli chodzi o tą obronę. Teraz można sobie ustawić gdzieś tak w tym miejscu te balisty, niech sobie stoją. Dobra, jesteśmy w takiej sytuacji, że brakuje nam żarcia, więc warto sobie dokupić tutaj, gdzie jest mój targ? Jest mój targ. Taki stary sposób, który na pewno znacie, czyli dokupić dużą ilość jedzenia różnego rodzaju, a potem ustawienie mniejszych racji, co wyrówna nam poziom poporności do zera, ale za to po prostu będzie uciekało nam mniej jedzenia ze skarbca. O tak. Prawdopodobnie jeszcze nie będę miał, ale mam już popularność na zero, więc jest bardzo dobrze, że jabłka nam będą donosić, więc powinno być zaraz całkowicie ok, jeśli o to chodzi wszystko. Ktoś mnie tutaj nawala, ale widzę, że wszystko chyba jest ok. Widzicie, tu zamek już coraz mniejszy. Teraz tak, jeśli chodzi o atak, bo już można myśleć o ataku. Tak, kusze można już sprzedawać, zbroje tak samo, to będzie tam dodatkowy zysk. Kamień można sprzedać. Budujemy sobie 8... 12, tak, 12 inżynierów. I w tym miejscu budujemy trebusze. Tak, dzisiaj po prostu będziemy równać zamek... będziemy równać oba zamki naszego nieprzyjaciela. Zaraz tutaj rozwalimy, jak widać on co chwilę sobie robi tą mangonelę tutaj, ale na zbyt długo mu to nie starcza. Kurde, zbudowałem... nie chciałem zbudować katapulty. Gdzie jest mój jeszcze jeden inżynier? Wyjdźcie z katapulty. Chodźcie inżynierowie, ja chciałem zbudować czwarty trebusz. Niech się pojawią. I tak, bierzemy wszystkich te cztery i po prostu będziemy niszczyć teraz cały ten jego zamek. Cały jego zamek po prostu zrównamy z ziemią, a na samym końcu wyjdziemy sobie na gotowe. Dobrym pomysłem też by było tutaj rozwalenie tego kotła z... to jest chyba wrzącym olejem czy smołą, nie wiem z czym, ale... no ale to ogień robi, więc jest źle, że tak powiem. Dobra. Tak naprawdę w tym momencie ja prawdopodobnie mógłbym przyspieszyć tą grę i dodać muzykę, ponieważ cały ten atak, on już będzie łatwy. Tak więc chyba tak zrobię, więc ja życzę wam miłego oglądania. Nie będę już nic potem, nie wiem, do końca misji po prostu przyspieszę, nie będę już stopował. Więc ja powiem wam tyle, że ta misja, tak jak mogła się wydawać ciężka i niektórzy uważają za ciężką, ja powtórzę, że z dobrą strategią, taką, którą pokazałem, ta misja naprawdę nie była trudna. O tak. Więc miłego oglądania i widzimy się jutro w Knights and Merchants. A za dwa dni w kolejnej misji ze Szlaku Krzyżowca. No to nic, na razie.